Okej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Dziś mam przedstawić Godzilla mod, który został zaktualizowany. Zapraszam do oglądania. Okej, hej, witam was bardzo serdecznie i tak, widzieliście, co się zmieniło. Tak, zmieniło się przede wszystkim intro. Dokładnie, którego autora znajdziecie w opisie, który zrobił naprawdę masakrycznie fajne intro, strasznie mi się podoba, wam na pewno też. Jest ono super zarąbiasze i po prostu lukacie do niego, po prostu gościu odpalił zarąbistą robotę. Dzięki ci, Bezki, robisz mega intro, tak więc zapraszam do niego. O Boże, zniszczyłem dyrta. Link jest na dole, w opisie, możecie sobie zobaczyć go właśnie. No i co, lecimy z modyfikacją w sumie, ponieważ tak, była lekka przerwa. Nie nagrywałem, wszystkie były tamte odcinki na zapas, ponieważ nie miałem przejściówki do monitora i nie mogłem, nie miałem jak nagrywać, po prostu odcinki były na zapas wrzucane. Ale mi się jakoś to udało, koniec pieprzenia, bo za dużo zawsze pieprze, ale troszeczkę informacji musi być na początku. Tak więc jak mówiłem, macie link w opisie. No i co, ciśniemy, tak więc jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze wcześniejszej aktualizacji, znaczy jeszcze wcześniejszego odcinka z Godzilli, który już jest stary, to teraz klikacie na ekran, tak, teraz klikacie na ekran. Jeżeli nie oglądaliście, nie widzieliście nigdy tej modyfikacji, teraz klikacie na ekran. Tam mam dużo gorszy głos, gorszy mikrofon, jest różnica, ale tak, teraz klikaj na ekran, ponieważ tutaj się znajduje odcinek z wcześniejszej aktualizacji tego moba, gdzie wszystko tłumaczę. Jak po prostu nie znasz tego, to nie będziesz wiedział, co chodzi teraz, więc klikaj teraz, klikaj. Tak. Teraz. Okej, tak więc chyba kliknąłeś w link, więc bardzo dobrze. O nie, widać mi tyłek. Fuck, dobra, mniejsza. Okej, tak więc chodzi mi o to, że mam nadzieję, że kliknąłeś w link, a jeżeli już oglądałeś tamtego moda wcześniej, jesteś jeden z moich starszych widzów, to okej. Tak więc ciśniemy z modem. Wam do pokazania właśnie to, co było w wcześniejszym odcinku. Czyli to, przede wszystkim Godzilla, właśnie, która jest gigantyczna. Muszę sobie ściszyć troszkę dźwięki, bo jest zbyt głośna. I jest gigantyczna, dokładnie, to jest Godzilla. Pokazywałem ją w wcześniejszym właśnie odcinku. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to oczywiście zapraszam do oglądania. No ale to nie jest to, co dała ta aktualizacja tego moba. Fajnie naprawdę to wygląda. Przede wszystkim, jak mówiłem, tam opisywałem, możemy zabić tym Oxygen Destroyerem tą Godzilla, więc to sobie teraz zrobimy. Niech ta Godzilla po prostu sobie zginie. No, umieraj. Come on! Son of a bitches. Czekajcie chwilę, coś nie chce zginąć. Nie ogarniam. O, teraz zginęła, dobra, bardzo dobrze. Jak widzicie, wypada z niej dużo expo. Jeszcze sobie włączę na chwilę bez game moda. Troszeczkę się pozmieniało, ponieważ więcej expo wypada właśnie 140 level. Więc to jest naprawdę masakrycznie dużo. Ale co dostaliśmy? Dostaliśmy kości, którego będziemy mogli zrobić Kiryu i Godzilla Skull, który jest bardzo fajną ozdobą do domku, ponieważ właśnie to dodała ta aktualizacja przede wszystkim, co jest naprawdę mega ten model tego, co mam w ręku, jest też naprawdę super. Ale nie to dodała ta aktualizacja, dodała też to, że jak widzicie, mamy tu głowę tego, no dobra, zbiorę sobie ją, ona ma jedno życie, więc szybko możemy ją zebrać. Postawię sobie ją tutaj, okej? I to jest głowa Godzilli, dokładnie, to jest głowa Godzilli. I wyobraźcie sobie, jak to super wygląda przed domkiem jakimś. No po prostu to wygląda nieziemsko, no sami musicie przyznać, naprawdę to wygląda koksiarsko i to jest sam model głowy, więc to jest naprawdę mega, mega mi się to podoba, więc polecam wam zabić taką Godzillę. Ona się normalnie spawnuje, więc uważajcie, dlatego, jakoż ona normalnie się może spawnować, jedyną taką łatwą postawą obronną przeciwko tej Godzilli jest nowy mob, który został dodany w nowej aktualizacji, jest to Kiryu. Kiryu, dokładnie Kiryu, który zaraz wygląda tak. Można go zrobić, wszystkie krawniki go są w nastronce, z kości Godzilli i różnych mechanicznych rzeczy. Ja troszeczkę się zaczął trząść, bo coś uderza, ale mniejsza wygląda. Panie, czekajcie, muszę go zabić sobie, bo coś się zbagowało, jak widzicie, czekajcie. On, dobrze, że mam, o Jezu, jak krzyknąłem teraz. Mam na szczęście 1000 ataku na tej broni, więc wam pokażę, jak on po prostu wybucha i z niego wypadają jego części. Jeszcze raz sobie go zespawnuję, może, no właśnie, nie wiem, tutaj, żeby on po prostu nie był zbagowany. Okej, nie jest zbagowany. I wygląda on tak, jest naprawdę to gigantyczny model i on jest przyjazny dla nas. On nas nie atakuje, dopóki my go nie zaatakujemy. To jest Kiryu, właśnie to jest, możemy go sobie zrobić. To jest mega się naprawdę model, no kurde, czy to nie mega wygląda, to jest po prostu masakrycznie megaśny model, właśnie tego potworka. I co przede wszystkim? Przede wszystkim jest on gigantyczny i walczy on z Godzillą. Jeżeli spotka on Godzilla na drodze, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. W ogóle te też masakrycznie to super to wygląda. Dobra, spesowane jest Godzilla. Nie wiem, czy one w normalnym filmie one walczyły, ale chyba tak, z tego co wiem.
Ale zobaczcie, jak to wygląda. Wiecie, Godzilla jest silniejsza, bo to jest tylko mechaniczny, ale gdy on wybucha, wydostaje z niego właśnie jest ten Oxygen Destroyer, który zabija Godzilla, nawet mogą, może dwie on zabić te Godzilla. No i po prostu Godzilla powolną śmiercią umiera, więc naprawdę ten Kiryu go warto zrobić, że nas bronił i stał przed domkiem, przed taką Godzillą na wszelki wypadek zawsze. No i jak widzicie, to wypada po prostu, no i kurde. No, zginęła, fakt, nie mam tych itemków, ale miesza. Chyba je wziąłem na nowo. I teraz zespawnuję sobie dwa, znaczy najpierw Godzillę. Okej, okay. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Taki krócinki dzisiaj mod, no ale nie wiem, musiałem coś nagrać po prostu tak szybko. No niestety przez tą przejściówkę zwaliłem, no ale to jest moja sprawa. Zobaczcie, że on też niszczy wszystkie moby. Wyglądał on się właśnie dokładnie tak. No i jeszcze tego Kiryu sobie zespawnujemy tutaj, czekajcie, Kiryu. O, dokładnie, to jest nasz Kiryu. To są te dwa moby. Oczywiście one próbują, znaczy muszą ze sobą walczą, a na razie jeszcze to jest ustawione tak, żeby po prostu ten szedł do tego od razu, więc to są te dwa megaśne modele. I czy to nie jest epickie, jak tworzą moderzy do Minecrafta właśnie te mody. I to są mody, a nie kurde jakieś Ender Dragony, które ledwo latają i nic nie robią dokładnie, więc to by było na tyle. A propos tej części modyfikacji, dokładnie tej części, ponieważ lecimy jutro, jeżeli uda wam się dobić jeden dzień, czyli dzisiaj, aż 250 łapek, ale dzisiaj od razu, to jutro wrzucam odcinek z tej modyfikacji z jeszcze mega lepszym bossem, który też został dodany w tej modyfikacji. Więc cóż, jeszcze może na końcu zmienię się w, znaczy zmienię survival na właśnie oczywiście mój normalny, czyli GM0, i wam pokażę, jak się z tą Godzillą, gamę modę 0, jak się z tą Godzillą walczy, zobaczcie. Ona naprawdę ma duży rozrzut i próbuje nas atakować. Oczywiście to jest na razie nie za bardzo dopracowane. Kiryu, broń mnie. Kurde, ona się tylko trzęsie i bardzo trudno do niej dojść, jak widzicie. Dlaczego ona mnie z ogona bije? Czy kurde ci? No jeszcze Kiryu mnie zaczął zaatakować, bo Boże, go zaatakowałem, masakra. I zobaczcie, mam najlepszą zbroję, zaraz mi się zniszczy, zaraz zginę. Ale masakra, po prostu ten Kiryu to jest ten nowy boss, który został dodany. Znaczy to jest ten nasz przyjaciel. O Jezu, dlaczego ja tak krzyczę dziwnie? Nasz przyjaciel, jakoś to dzisiaj mam przestery z gardłem. Nie, zabiję go, nie! No i tak, no i to było na tyle. Już niedługo będzie jeszcze jeden mob, który jest naprawdę fajny, więc zapraszam was do oglądania. No i to jest samego odcinka. Pamiętajcie, jak wam się uda dobić te 250 łapek, to będzie megaśnie. A nic, powiem ci jeszcze wbijać na Facebooka, więc macie naprawdę dużo linków w opisie, więc zerkajcie tam dokładnie do linków w opisie. Tam będzie bardzo dużo, więc pamiętajcie, opisy też są bardzo ważne, dużo rzeczy tam, dużo rzeczy mówię i te sprawy, więc trzymajcie się. No i na razie, do następnego odcineczka. Yo!